Witamy Państwa w kolejnym odcinku Starej Kligi po godzinach. Znamy już zespoły, które wystąpią w drugiej rundzie barażowej, ale za chwilę dowiemy się, z kim one zagrają. Losowanie oraz wiele innych ciekawych tematów w dniu dzisiejszym zostanie poruszonych razem z moimi gośćmi. Tomasz Keller, Maciej Grecki, witam panowie. Tomku, na początek wczoraj taka dosyć śmieszna, może powiedzmy, sytuacja. Na placu gry jako sędzia pojawił się Marcin Manat. Pojedynek Barbara Kars z Unisław Friends. Po 15 minutach oczekiwania do momentu rozpoczęcia planowego tego spotkania w końcu zespoły poprosiły Manata, aby sędziował to spotkanie. Sędziowie dotarli tutaj tuż przed końcem pierwszej połowy. No, powiem szczerze, że akurat mi do śmiechu nie było w związku z tą sytuacją. To był jeden z nielicznych meczów, którego nie mogłem obserwować na żywo. Dostałem tylko informację, że nie ma sędziów. No, muszę przyznać, że rzeczywiście było to kuriozalne. Słowa podziękowania dla Marcina, że tutaj pomógł nam w tej kryzysowej sytuacji, a także dla drużyn za cierpliwość i za to, że zgodziły się na taki wariant. Natomiast no, jest to sytuacja niedopuszczalna. Tak jak kiedyś na forach zawodnicy wypowiadali się, że sędziowie również podlegają jakiejś ocenie, tak mogę powiedzieć, że na pewno zostaną wyciągnięte konsekwencje z tej sytuacji. Starexliga, ósmy sezon, jest już produktem, myślę, na tyle markowym, że nie możemy dopuszczać do sytuacji, gdy dwie drużyny, 20 ludzi czeka na dwóch panów, którzy po prostu się spóźniają i traktują sprawę niepoważnie. Także mamy na szczęście sędziów, którzy profesjonalnie podchodzą do tematu, panowie Gryckiewiczowie czy pan Zdawka, Rasmus Popierowski, wywiązują się super, pan Wołowski. No niestety zdarzyła się taka sytuacja, że ci akurat panowie, którzy mieli sędziować mecz, potraktowali to troszeczkę niepoważnie. Nie będziemy tego tolerować i na pewno wyciągniemy konsekwencje. Jakub Zdawka w tej 24 urodziny? Przy okazji wszystkiego najlepszego. Dobrze, ale teraz jeszcze kilka słów o dzisiejszych meczach. Takiego horroru, jeżeli chodzi o mecz Sydi z Chemżą, tych rzutów karnych, to chyba tutaj już bardzo, bardzo dawno temu nie było. No myślę, że to chyba najdłuższa seria rzutów karnych w ogóle w historii Starexligi. Nie wiem, Maciej, ja nie pamiętam dłuższej, nie wiem jak ty, ale rzeczywiście zwroty akcji niesamowite i w samym meczu, i w samej serii rzutów karnych, ponieważ jedna i druga drużyna miały te piłki meczowe, nie wykorzystały ich. Na pewno największym pechowcem tej serii rzutów karnych Fabian Chabowski z ekipy Syli, który nie wykorzystał dwóch rzutów karnych, co zadecydowało o odpadnięciu. Szkoda, ale były to dwie wyrównane drużyny, mogła przejść tylko jedna i myślę, że po świetnym widowisku to już niuanse zadecydowały i łódź szczęścia. Maciej, patrząc na całą rundę barażową, tylko tak naprawdę możemy powiedzieć dwie sensacje. Odpadły dwie drużyny, które rywalizowały w finale drugiej ligi. Pomorska przegrywa z klubem Podróżnika i Kardzierzewo. Syla przegrywa z drużyną Chemży Futsal Team. No dokładnie, można w tym momencie też się zastanowić, jaką siłą będą dysponowały te dwie ekipy w przyszłym sezonie, gdzie będą występować w Ekstralidze, tak? Jeżeli odpadają już w takim, można powiedzieć, prędkim jeszcze systemie tej weryfikacji do tych najlepszych drużyn, no jeszcze troszeczkę brakuje. No myślę, że największym zaskoczeniem in minus jest tutaj odpadnięcie Pomorskiej. Zespół z Celi odpadł w karnych, także tutaj typowa loteria. Pomorska no bardzo słabo zaprezentowała się w meczu z zespołem Ikara. Tutaj no naprawdę gra była bardzo słaba. Nie można było jakby wyciągać jakichś pozytywnych wniosków z ich gry. Syla prowadziła do przerwy 2-0. Myślę, że za szybko chłopacy uwierzyli, że już są dalej. Zespół Chełmży wziął się do roboty w tej drugiej połowie. Ta bramka Kamila Ciesielskiego też była przedniej urody, myślę, że na 2-2. Potem w dogrywce już takie piłkarskie szachy, no i dopiero ta długa seria rzutów karnych i ponownie bohaterem Darek Kuna. Cóż, może zacznijmy losowanie, później jeszcze będzie kilka tematów do omówienia. Rozpoczynamy losowanie drugiej rundy barażowej. Tomku, wyciągnij pierwszy zespół. WSD Twoja Szkoła Grudziądz. No i z kim zmierzy się WSD? Skoda, może geotermia? Chemża Futsal Team. To jest pierwsza para
drugiej rundy barażowej. Może na bieżąco skomentujmy wynik tego losowania. Myślę, że rzeczywiście bardzo ciekawa para. Tutaj już nie będzie zresztą słabych pojedynków, ale no, mecz się zapowiada bardzo, bardzo interesująco. Może z lekką przewagą twojej szkoły, ale myślę, że Chełmża, specjalista od horrorów, od rzutów karnych, postawi tutaj mocne warunki i będziemy oglądali świetne widowisko. Będzie ciekawy mecz. Zobaczymy jeszcze, a kiedy możemy już zdradzić, kiedy rozpoczniemy drugą rundę barażową? Tak, no mecze są zaplanowane na sobotni wieczór, na późny wieczór, natomiast jest jeszcze możliwość grania w piątki, ponieważ wyjeżdżają nasze siatkarki do dalekiego Krosna, zwalnia nam się hala, więc będziemy na pewno z drużynami ten termin negocjować. Do wtorku na pewno będzie termin znany. No dobrze, więc druga fala. Geotermia. Maciej, tutaj twój imiennik Maciej Gzela prosił, żebyś wylosował Ikara dla geotermii, to może spróbujesz. Będzie na ciebie. Tylko, że później jak geotermia przejdzie, to będzie na Maćka. Zawsze będzie na Maćka, także... Bez Skoda Auto Grudziądza. Więc no już wiemy jedno, jedna grudziądzka drużyna w ćwierćfinale będzie. Tak jest. Może dwa zdania więcej o tym meczu. Ciężko wskazać zdecydowanego faworyta. Pamiętamy mecz z Stalex Ekstraligi, gdzie obie drużyny bardzo się spięły na to spotkanie. Tam wygrała Skoda, jeżeli dobrze pamiętam, ale po bardzo zaciętym meczu tak spodziewamy się kolejnego widowiska fajnego. Tomku, byliśmy w Toruniu, byliśmy już w Chełmży, byliśmy w kilku miastach, no może czas na Grudziądz. No zobaczymy. Myślę, że w tym sezonie już raczej nie. Natomiast nie wykluczamy w przyszłości. Jesteśmy otwarci na wojaże w każdym razie. Trzecia para. Bora Bora Cars. Drużyna, która zawsze w gali finałowej, teraz musi się przebijać tutaj. Maciej, wylos do barażu dla bydgoszczan rywala. Wojownik Wapcz. O proszę. No to bardzo ciekawy wabara. Będzie to rewanż za drugą rundę Pucharu Ligi, gdzie jednak bydgoszczanie okazali się zdecydowanie lepsi i myślę, że tutaj też są faworytami. Bardzo ciężkie zadanie czeka drużynę Wojownika. No i ostatnia. Ostatnią parę znamy, Maczku. Wyciągnij. Będzie to Ikar, który zmierzy się... Tak, klub podróżnika Ikar Jerzewo, sprawca największej sensacji pierwszej rundy barażowej. Na swojej drodze do ćwierćfinału będzie miał Grestę, a więc no myślę, że znowu drużyna Grzegorza Fetera miała szczęście w losowaniu. Aczkolwiek takie mecze na pewno są trudne z pozycji faworyta. Gresta nie lubi grać jako faworyt, co już parokrotnie pokazałam, męcząc się w tych spotkaniach. Mimo wszystko jednak, no gdyby tutaj Ikar sprawił kolejną niespodziankę i awansował do ósemki, to już byłaby rzeczywiście sensacja. Maćku, przedstaw już teraz parę drugiej rundy barż. Tak, w pierwszej parze, którą wylosowaliśmy, mieliśmy WSD, twoją szkołę Grudziądz, przeciwko Chełmży Futsal Team. Geotermia Grudziądz bez Skoda Auto Grudziądz, Bora Bora Cars, Wojownik Wapcz, klub podróżnika Ikar Jerzewo i hurtownia budowlana Gresta. Tak, może pobawię się troszeczkę w typera. W pierwszej parze, czyli WSD z Chełmżą, myślę, że zespół Fabiana Chodyny i reszty awansuje do tego ćwierćfinału po mniejszym horrorze niż dzisiaj widzieliśmy w wykonaniu zespołu Chełmży. Geotermia Skoda, myślę, że zespół Geotermii jednak pokaże, że w tą piłkę grać potrafi i to oni awansują dalej. Bora Bora Wojownik, jednak tutaj chyba ta Bora, umiejętności Bory Bory są troszeczkę większe niż zespołu Wojownika. No i Ikar Gresta, myślę, że zespół Gresty też będzie tutaj świętował awans do tego ćwierćfinału. Za tydzień będziemy wszystko wiedzieć, no i za tydzień kolejne losowanie, tak? Za tydzień będziemy losowywać do ćwierćfinałów. Tak, za tydzień jak tutaj wyłonimy zwycięzców tych par, to rzeczywiście losujemy parę ćwierćfinałowe, gdzie tym razem już rozstawionymi zespołami będą ćwierćfinaliści, którzy zapewni sobie awans po Stalex Ekstralidze, a więc Eurodrup, RAF Mix,
Unisław i SPX. Dolosujemy do nich 4 zwycięzców wspomnianych grup. Ja tylko dodam, że w pełni się Maciej z twoimi typami zgadzam. Gdybym miał obstawiać, dokładnie tak samo bym postawił. No ja się z wami nie zgodzę w jednym typie. Myślę, że jednak drużyna Skody pokona Wiotermię. Mam nadzieję, że dzisiaj wieczorem Maciek Zela nie będzie do mnie pisał z pretensjami o to na Facebooku. No ale dobrze, wróćmy do tego jeszcze, co będzie tutaj w niedzielę. W niedzielę Starlex Ligi tutaj nie gramy, no ale futsal tutaj będzie aż w nadmiarze od godziny 9 do 9. Redcom Futsal Cup. Wyjazd do Barcelony. Główną nagrodę 15 drużyn od Słupska po Rzeszów. Tomku, kilka słów o tym turnieju. Tak jest, mówiliśmy o tym już kilkukrotnie, ale jeszcze raz bardzo zachęcam do przyjścia 1 lutego na halę. Stalex Ligi nie gramy, ale trzymamy kciuki za drużyny Stalex Ligi, ponieważ kilka zespołów na co dzień występujących w naszej lidze pod innymi barwami, bo Bora Bora zagra jako Volta Stal, Pomorska zagra pod też inną nazwą, SPX pod nazwą FC Bydgoszcz, a także Akropol, RAF Mix, Eurodrup Toruń, Igresta Ekopol. Natomiast, tak jak powiedziałeś, te drużyny spotkają się z rywalami z całej Polski, bo mamy drużyny ze Słupska, z Warszawy, z Łodzi, z Rzeszowa, z Gdyni. Także bardzo ciekawe, zapowiadające się widowisko, gdzie główną nagrodą wyjazd do Barcelony z kilkudniowym pobytem. Myślę, że naprawdę możemy się spodziewać super sprawy, bo wylosowaliśmy już grupy, możecie znaleźć na naszej stronie internetowej wyniki tego losowania. Tam już możemy zdradzić, że dojdzie do kilku ciekawych konfrontacji. W pierwszej grupie m.in. Rafnik zagra z Akropolem, ale zmierzy się też z innymi drużynami. Akropol po raz kolejny trafił na drużynę z Pomorskiej pod nową nazwą, także trzeci raz w tym sezonie zagrają. Natomiast w grupie C Eurodrup zmierzy się z Volta Stalą, a więc rewanż i za finał Stalex Ligi, i za finał Ekstraligi.pl, także super spotkania. Tam jest jeszcze drużyna z Rzeszowa i z Warszawy w tej grupie, także no nic, tylko zaprosić kibiców futsalu na to super wydarzenie. Cała Polska zjedzie się tutaj do świecia. Maciek, będziesz czy nie będziesz? Z tego co mi wiadomo, to będę, także na pewno będę pomocny i będę śledził tutaj i podglądał, tak, zespoły, które grają. Może się uda zaprosić kogoś z dalszego okręgu niż tylko tutaj z naszego województwa. Tomku, jeszcze kilka słów odnośnie tego turnieju. Jak gramy, może tutaj jeszcze ja będę na pewno, tak. Będziesz. Wraz z Sebastianem jesteśmy głównymi organizatorami tych zawodów. Gramy troszeczkę inaczej, bo oczywiście nie sposób byłoby 15 drużyn jednego dnia zmieścić w takim systemie jak w Stalex Lidze. Docelowo miało być 20 zespołów. Jednak na 15, jak na pierwszą edycję, też jesteśmy zadowoleni. Jest to wystarczająca liczba, żeby sfinansować główną nagrodę. Także myślę, że tutaj na pewno będą fajne emocje. Jeżeli chodzi o system rozgrywek, 3 grupy po 5 zespołów. Z tych grup 2 najlepsze awansują do ćwierćfinałów i 2 z trzecich miejsc z najlepszym bilansem. Mecze będą rozgrywane jeden raz po 10 minut z zatrzymywanym czasem w ostatnim minucie i przy faulach. Fauli mamy 3 do dyspozycji, 4 to jest przedłużone karne, więc troszeczkę zasady inne niż w Stalex Ekstralidze, ale musiało być dostosowane do warunków turniejowych. 37 meczów, wyjątkiem jest finał, który gramy 2 razy 8 minut, gdzie duża dawka futsalu, tak zaprogramowana, że może te mecze będą krótsze, ale każdy zespół zagra minimum 4 spotkania, nawet jeżeli odpadnie. Jest to już jakaś, myślę, ilość satysfakcjonująca, żeby zmierzyć się z różnymi zespołami, także liczymy na fajne widowisko. No dobrze, zapraszamy za tydzień, piątek, sobota, Stalex Liga, niedzielę Redcom Futsal Cup. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jeszcze Tomku? Tak, ja bym chciał jeszcze powiedzieć o karuzeli transferowej, ponieważ nie wspomnieliśmy, że oprócz fajnych meczów dzisiaj, horroru z udziałem Chełmży, sensacji w postaci odpalnięcia z Pomorskiej, wydarzeniem dnia myślę, że była właśnie karuzela transferowa. Drużyny wystrzeliły po prostu jak z armaty dzisiaj z tymi transferami, bo mieliśmy bodajże 6 albo 7 transferów, jeśli dobrze liczę, z naprawdę rewelacyjnymi przejściami. Jasza Kasicy z Polchemu do Gresty, no i przede wszystkim Piotra Maksymiaka, to chyba hit tego sezonu, najlepszy strzelec jak na razie ligi, zgarnia wszystkie tutaj u nas nagrody, co mówię, w złotego buta. Rafnik wiedział, kogo bierze, już dzisiaj udowodnił, strzelając bramkę w meczu pucharowym z Grestą, także super wzmocnienie.
No i naprawdę coraz ciekawiej robi się na tym rynku transferowym, zwłaszcza, że mamy już potwierdzenie, że po odpadnięciu Pomorskiej Tomasz Rogusz przechodzi do SPX, także drużyny się zbroją, mają takie możliwości i to chyba pokazuje, że prowadzenie tych transferów jeszcze bardziej uatrakcyjniło rozgrywki. No to ciekawe, kolejne ruchy na rynku transferowym. Na pewno, jeżeli kilka takich transferów będzie, no to wtedy te ćwierćfinały również będą jeszcze ciekawsze. Tomasz Kawał, Maciej Wiecki, dziękuję wam panowie. Do zobaczenia, do usłyszenia.